bo często zapominamy o różnych rzeczach, które są ważne i biegniemy i robimy różne historie. Więc tak, kochani, chciałem się podzielić taką jedną swoją historią, bo jesteśmy tutaj wspólnotą w tej parafii, mamy też fundację, która pomaga osobom starszym, bezdomnym. Też tak prolife'owo działamy, pomagamy rodzinom. Robimy różne warsztaty, to jest mój syn Józef, moja żona Asia, tutaj przyjaciele Wojtek, Ania, Natalia, Marlena, jeszcze parę osób właśnie. Ale i tak naprawdę jesteśmy tutaj dlatego, że doświadczyliśmy spotkania z żywym Bogiem. I ja kiedyś chodziłem do kościoła, chodziłem na religię, bo taka była tradycja, tak mnie nauczono, tak po prostu się nauczyłem, że powinno się, że jest Bóg i że Bogu jakby należy dać to, żeby być w kościele. Powinno się iść do kościoła, nie? I moje życie wyglądało w sposób bardzo w ogóle przyjemny większość życia, bo miałem tam tak naprawdę jako dziecko bardzo dużo. Później miałem kolegów, spotykałem właśnie dziewczyny ładne, sam jestem przystojny, więc same piękne mi pasowały, moja żona też jest piękna, więc innej opcji nie było. Miałem ten przywilej i cały czas byłem szczęśliwy. Jednak, kiedy miałem 33 lata, stało się tak, że zdałem sobie sprawę, że z wielu rzeczy jestem bardzo niezadowolony, bo wiele rzeczy nie potrafię sobie ułożyć. I w wielu aspektach jakby w wielu płaszczyznach mojego życia mam dużo niepowodzeń, jestem nieszczęśliwy i wiele rzeczy mi nie wyszło. I to był moment zwrotny w moim życiu, ponieważ wyszedłem na ulicę i zacząłem się zastanawiać, dlaczego inni moi znajomi, charakterny jest tak jak ja, dlaczego moi inni znajomi mają już założone rodziny, mają dzieci, są szczęśliwi, a ja tego nie mam. Dlaczego ja tego nie mam? I analizowałem to łącznie z różnymi innymi zawodowymi rzeczami i po prostu zawołałem do Boga w sposób taki naturalny, bo szedłem sobie wieczorem na spacer, spacerowałem, myślałem o tym i mówię, Boże, jeżeli jesteś, to zrób coś z moim życiem. Ja miałem różne takie przejście jeszcze w życiu, bo tam z rodzicami miałem problem, ze środowiskiem miałem problem, ze sobą miałem problem, wszyscy ze mną mieli problem. Ja znalazłem się na rekolekcjach, gdzie usłyszałem, że Bóg żyje, że Bóg jest miłością i że Boga można doświadczyć. I ja wtedy sobie pomyślałem, że ja nigdy nie zrobiłem na Boży sposób. I podjąłem decyzję, że chcę spróbować, że Boże, jeżeli jesteś, jeżeli mogę Cię doświadczyć, to chcę Ciebie doświadczyć, chcę Ciebie spotkać. I poszedłem pierwszy raz w życiu do spowiedzi, kiedy miałem 33 lata. Opowiedziałem księdzu całe swoje życie, nie wymieniając grzechy, tylko po prostu opowiedziałem mu, jakie ono jest, co zrobiłem złego, co mogłem zrobić lepiej i powiedziałem, że chcę to życie zmienić. Zostałem rozgrzeszony oczywiście. Ksiądz się nade mną później pomodlił. I kiedy wracałem do ławki, to chciałem usiąść, pomyślałem sobie, mówię, a uklęknę i się pomodlę. I zacząłem mówić Ojcze nasz. I w tym momencie zaczęły mi płynąć łzy po policzkach, których nie byłem w stanie opanować. Wypełniła mnie wielka radość, zacząłem się cieszyć i śmiać i zacząłem krzyczeć, mówię, Boże, przepraszam Cię, bo nie wiedziałem, że jesteś. Tak doświadczyłem Jego obecności. I siedząc tam, klęcząc tam, płakałem cały czas i mówię, ja naprawdę nie wiedziałem, że jesteś. I przychodziło do mnie takie przekonanie, ja wiem, że nie wiedziałeś. I to było tak mocne, że to zmieniło totalnie moje życie. Od tamtej pory ja zająłem się pracą, która ma sens, gdzie wstaję do pracy i chce mi się pracować, a nie idę tam po to, żeby zarobić, bo rodzina tego potrzebuje.
tylko te pieniądze Bóg błogosławi jakoś w sposób dodatkowy, ale zajmuję się tymi problemami innych ludzi, bo staram się pomóc właśnie, żeby pokazać innym to, co sam zaprzepaściłem. I tu będąc tą wspólnotą, uwierzcie mi, że każdy z nich ma doświadczenie również spotkania z żywym Bogiem. Macie wspaniałą parafię, bo wasi księża też są po doświadczeniu spotkania z żywym Bogiem. I każdy, kto tutaj jest, który tutaj mówi, który tutaj pomaga, przynajmniej większość, ma takie doświadczenie i robi to bezinteresownie po to, żebyśmy się tym podzielili, żebyśmy przestali popełniać błędy lub ich nie popełniali. Naprawdę, Bóg jest i chwyta nas za serce i mówi: kocham cię, chcę ci pomóc. A my nie dajemy mu szansy, żeby go w ogóle wysłuchać. I tak było u mnie, bo kiedy ja tego doświadczyłem, to zacząłem, żeśmy z Asią byliśmy wtedy w narzeczeństwie, oczywiście tak jak dzisiejsze czasy to promują, że jest bez problemu, my żeśmy ze sobą sypiali normalnie, mieszkaliśmy razem pod jednym dachem i kiedy żeśmy wyszli i mieliśmy takie doświadczenie tego spotkania z tym żywym Bogiem, to żeśmy wyszli i zaczęliśmy myśleć o tym, że chcielibyśmy ułożyć nasze małżeństwo zupełnie inaczej niż nasi rodzice. Moi rodzice byli akurat po rozwodzie, był ojczym w domu i różne były zachowania ich. Natomiast nie do końca poświęcali mi czas i nieraz się kłócili, jak ja byłem dzieckiem tym bardziej. I płakałem wtedy i mówiłem do zdjęcia, na którym był ojciec, płacząc, mówiłem, gdybyś tu był, to by tak nie było. I moim jedynym marzeniem, jak byłem dzieckiem do 10 roku życia, było to, żeby być takim ojcem dla swoich dzieci, jakiego nigdy w życiu nie doświadczyłem. Naprawdę tak było. A moja żona z kolei ma rodziców, którzy są nadal w małżeństwie, ale również biegali za pracą, biegali za utrzymaniem, wysłali moją żonę do internatu, żeby była to dobra szkoła, opłacali i tak dalej. Ale reszty żeśmy się uczyli z ulicy, ze środowiska. I my nie chcieliśmy tak, bo nie chcieliśmy ani takiego małżeństwa, jak ma moja żona, ani jak z kimi są moje teściowie, ani nie chcieliśmy do małżeństwa, które miała moja mama. I żeśmy podjęli decyzję, że chcemy to zrobić na Boży sposób, ponieważ Bóg wie, jak to zrobić. I kogo miałbym się innego posłuchać bardziej niż Boga, albo kogo, na jaki sposób miałbym lepiej niż zrobić właśnie niż na Jego. I kiedy żeśmy wyszli, żeśmy zaczęli sobie zdawać sprawę z tego i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że chcielibyśmy w takim razie zrobić na Boży sposób i zacząć żyć w czystości. I kiedy żeśmy wrócili do domu, ja się przeprowadziłem do drugiego pokoju, zaczęliśmy żyć pod jednym dachem, ale w osobnych jakby bez stosunków, bez niczego. Nie? I była taka sytuacja, że my żeśmy zaczęli się potwornie kłócić. I kiedy minęło pół roku tych awantur, kłótni, które się tylko nasilały i tak naprawdę nie było żadnej płaszczyzny porozumienia, to żeśmy doszli do wniosku, że chcemy się rozstać w takim razie albo że musimy się rozstać, bo widocznie Bóg ma dla nas inną drogę, bo nam to nie wychodzi. No i faktycznie był to moment, gdzie ja się wyprowadziłem, przestaliśmy ze sobą gadać, bo tylko kłótnia, ja zacząłem się z nią sprzeczać, chciałem ją zmienić, mówiłem, jesteś taka i taka, mówię, w ogóle mnie nie słuchasz, nie jesteś wrażliwa, nie rozumiesz mnie, nie czujesz mnie. I ona oczywiście mi to samo zarzucała. I kiedy pół roku byliśmy już sami osobno, już żeśmy zaczęli żyć osobno, ja byłem u takiego księdza, z którym żeśmy rozmawiali i on krytykował taką jedną kobietę, która przyszła do ślubu, przygotowywała się do ślubu i cały czas się pytała o kwiaty, o wystrój, o skrzypka, o fajnego organistę. I on jej cały czas wyrzucał, mówi, w ogóle się nie zastanawiasz nad tym, co znaczy słowo wydać się za mąż? I on to powiedział między innymi mi. I mnie to słowo przeszyło. I ja zacząłem się zastanawiać w ogóle nad znaczeniem tego słowa wydać się za mąż.
I do mnie dotarło, że kochając kogoś i wchodząc z kimś w małżeństwo i ślubując, mówiąc, że wydaje się za kogoś, to znaczy, że zaczynam żyć dla kogoś, że oddaję swoje życie, to co Jezus zrobił. On to zrobił z miłości, bo ciebie kocha. I on swoje życie oddał po to, bo ciebie kocha i chce ciebie uratować i chce, żebyś był szczęśliwy. I jak mnie to przeszyło, ja to zrozumiałem, wracałem do domu i zacząłem się zastanawiać, mówię, muszę Asi w takim razie podziękować za wszystko. I kiedy wróciłem, zadzwoniłem do niej, umówiliśmy się na spotkanie i na tym spotkaniu ją poprosiłem tylko jedną rzecz, żeby mi nie przerywała, ponieważ zawsze po awanturach i kłótniach, jak żeśmy razem siadali, to ja zaczynałem coś mówić, to ona nagle mi przerywała, bo ty. I żeśmy, ja na nią, ona na mnie i tak dalej. No i poszedłem do niej i zacząłem jej dziękować za wszystko i przepraszać za to wszystko, czego nie doceniłem, bo wbrew pozorom to ona mnie wyciągnęła na te rekolekcje. To ona walczyła o mnie i chciała, żebym ja po prostu się ustatkował. I obiecałem jej na koniec, pomimo tego, że nie będziemy razem, bo ja na tamtą chwilę i ja, i ona byliśmy przekonani, że nie będziemy razem. Ale powiedziałem jej wtedy, że mimo tego, że nie będziemy razem, to ja od dzisiaj będę starał się robić wszystko tak, żebyś ty miała lepiej. Ja się będę zmieniał dla ciebie, bo jestem tobie to winien, bo ciebie kocham i chciałbym, żebyś po prostu tego zaczęła doświadczać. I zacząłem ja się zmieniać. I jak ja się zacząłem zmieniać, to ona zaczęła się zmieniać. Rozumiecie? Bo to jest nawet nielogiczne, kiedy my... Większość z was, kiedy będzie wchodziła w związki, ale część jest tutaj, która jest w trakcie związków lub już po, to wiecie, jak to jest. To jest po prostu tak, że to jest bardzo logiczne, że kiedy stajemy do konfrontacji z tą drugą osobą, to zaczynamy mówić, słuchaj, no ale mówi, nie podoba mi się to, to i to i to i zmień się. I ja tak miałem z Asią, nie? A ona z kolei stawała z drugiej strony, jakby i mówiła, masz zrobić to, to i to i się zmienić, nie? Ale ani ja, ani ona nie mieliśmy chęci w ogóle się zmiany, nie? I to logiczne było to, że my się nie zmienimy, bo ani ona nie chciała się zmienić, ani ja, ale jakby ta Boża perspektywa życia dla kogoś jest zupełnie inna. Ja prowadzę bardzo aktywny tryb życia. Moja żona teraz jest w 8 miesiącu ciąży, jest bardzo zmęczona, bo się zajmuje dzieckiem. Mnie często nie ma ostatnio i naprawdę jestem jej za to wdzięczny, że mi pozwala to robić. Chociaż na szczęście kończy się taki intensywny czas i będę miał czas teraz trochę w domu posiedzieć. Natomiast dzisiaj od rana byłem tutaj w parafii, tam w przedszkolu żeśmy robili warsztaty i kiedyś bym musiał się o to kłócić. Ale teraz mnie sama zachęca, bo wie, że to dla mnie ważne i sama się uświęca. I mamy wtedy możliwość zmiany. I jeszcze, a wcześniej tak nie było, wiecie, bo kiedy było jak przysłowiowe łóżko, to my żeśmy się kłócili, my żeśmy się sprzeczali. Czasami żyliśmy w konflikcie po 2 tygodnie, po 3 tygodnie, prawie się nie odzywając, ale później przychodziło to napięcie seksualne. I kiedy wylądowaliśmy w łóżku, wychodziliśmy z niego i później było głupio się gniewać. Machaliśmy ręką i obiecywaliśmy sobie, no wrócimy jeszcze do tego tematu, musimy porozmawiać. Ale to już było odpychane na później i psychologia, nie? I myślę, że dlatego dużo jest teraz rozwodów. Popatrzcie sobie po znajomych, nie wiem, po rodzicach, oby nie. Zobaczcie, ile jest rozwodów w takich związkach, gdzie nie ma Boga, gdzie ludzie właśnie żyją tak konsumencko, chcą siebie zmienić. Co się dzieje w naszych domach, co się dzieje u naszych kuzynów, u naszych znajomych, koleżanek w domach czy kolegów. Taka jest prawda. I jesteśmy tutaj po to, żeby się tym podzielić, żeby świat był lepszy, żebyśmy mogli coś dodać dla was bezinteresownie, właśnie z miłości do was, z miłości do Boga, który nam okazał miłość.
Nie możemy tego, co żeśmy dostali od Boga, co jest piękne, właściwe i naprawdę układa nam życie, schować w domu. Bo Bóg jest piękny i Bóg jest wspaniały i powołuje do wielkich przygód. Wiecie, to jest tak, że jak ja prowadzę na przykład spotkania dla bezdomnych, ja się złapałem, bo kilka lat temu zrobiłem taką konferencję i zacząłem mówić im o tym, że faktycznie te wszystkie związki moje i ta miłość, ona ewoluowała w ogóle, bo kiedy byłem dzieckiem, nie wiem, czy wy tak macie, ale ja na przykład taki okres do 10 lat to kojarzę bardzo radośnie. To był bardzo beztroski czas. Ja wtedy w ogóle byłem ministrantem, biegałem z różańcem, później byłem chuliganem. Ale tak na początku było. I na przykład w okolicach 5-6 klasy szkoły podstawowej ja poznałem, bardzo mi się podobała jedna dziewczyna, nie? Ale naprawdę była taka mega. I czasami nawet ona mi przeleci przez głowę, szczególnie jak tam się szykuje na konferencję. Żona oczywiście słucha, Asia, nie denerwuj się, ja tylko to mi się przypomniało na czas konferencji. Ale naprawdę tak jest. Ale czasami jak przygotowuję właśnie konferencję, czy o tym mówię, to się zastanawiam, ciekawe jak ona w ogóle wygląda teraz. Ale była najpiękniejszą dziewczyną w ogóle, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem. I ja na przykład bardzo starałem się o jej względy. Nie udało mi się jej zdobyć w żaden sposób. Później następną, która też była taka ładna i w ogóle była uważana w szkole za super taką dziewczynę, no to ją już zdobyłem i naprawdę musiałem się dużo napajacować, żeby ją mieć. Bo wyglądało to w ten sposób, że w pierwszym tym zawodzie miłosnym miałem tak, że w pierwszym tym zawodzie miłosnym miałem tak, że no po prostu się nie udało. Starałem się być, jaki jestem i się nie udało. W drugim byłem szczery, ale troszeczkę już pajacowałem, bo mi bardzo zależało, żeby ją zdobyć. No i faktycznie ją zdobyłem. I później akurat taki był zbieg okoliczności, że z jej jakby winy żeśmy się rozstali. Później wszedłem w następny związek, i znowu zostałem w jakiś sposób zraniony. Natomiast w ten kolejny związek znowu wszedłem w ten sposób, że udawałem kogoś, kim nie jestem, bo zależało mi na jej uznaniu. Obserwując ją, widziałem i patrzyłem na nią i mniej więcej wyobrażałem sobie, jakiego typu ona faceta chce i zaczynałem grać taki typ faceta. I później znowu zawód miłosny. I później jak wszedłem w związek między innymi z Asią, to faktycznie było tak, że my żeśmy po pewnym czasie w ogóle się nie rozumieli. I jestem przekonany, że żeśmy się nie rozumieli dlatego, bo żeśmy się nie poznali. Bo Asię akurat poznałem przez moją koleżankę, z którą się wtedy spotykałem, no dziewczynę. I ona była jej przyjaciółką i to tak się pogmatwało, no ale to nieważne. Ale też mi zależało na niej i też robiłem różne rzeczy. I też myślę, że teraz jest czas taki, że takich trudnych momentów dla związków, dla małżeństw jest dlatego, że po pierwsze nie żyjemy dla tej drugiej osoby, tylko wymagamy, żeby ta druga osoba dla nas żyła, a nie taka jest miłość. Miłość nam daje Bóg, który stanął, powiedział, taki jestem, kocham ciebie i ci to udowodnię, jestem Bogiem, potwierdził to w znakach i w cudach, zmartwychwstanę i jeśli mi dasz szansę, to przyjdę do ciebie i cię o tym przekonam, a na tą chwilę oddaję się tobie takim, jakim jesteś, jakim jestem. I wstali ludzie i powiedzieli, ty kłamiesz, i go zabili. I się okazało, że taki był właśnie Boży plan, żeby powiedzieć prawdę do końca. I możemy tego doświadczyć, jeżeli tego chcemy. I właśnie dlatego myślę, że ta miłość jest wielką karykaturą dzisiaj, która wprowadza nas w taką relację, gdzie chcemy, żeby ta druga osoba dla nas żyła, a nie my żyjemy dla drugiej. Kiedy my zaczniemy żyć dla drugiej, to ta druga, jak zobaczy, że ma tak wspaniałego
kandydata na męża, żonę, to zacznie żyć w ten sam sposób, bo Pismo mówi, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. I to jest taki jeden aspekt, który bardzo mnie właśnie porusza, że po pierwsze w tej miłości nie żyjemy konsumpcyjnie, tylko bardziej ofiarnie. Druga jakby sprawa jest tego, że miłość musi być prawdziwa, żebyśmy byli prawdziwi przed tą drugą osobą, taki jak jest Bóg. Jeżeli chcesz kochać, stań taki, jakim jesteś. I pomimo tego, że ktoś ciebie dzisiaj zranił, albo zostałeś lub zostałaś już zraniona i za 3 albo 5 lat spotkasz kandydata na męża, żonę, bądź ostrożny, ale bądź prawdziwy. Nie udawaj i patrz, czy ta druga osoba jest prawdziwa. Czy jest poważna, czy ciebie szanuje. Mamy też poradnię taką małżeństw w kryzysie i kiedy przychodzą do nas osoby, zresztą dzwonił wczoraj człowiek i właśnie ten sam problem. On zadzwonił i cały czas gada na żonę, że ona jest taka, dla niego żona jest taka. Ja mówię, stary, mówię, nie chcę rozmawiać o twojej żonie. Pogadajmy o tobie, jaki ty jesteś dla niej. No i powiedział 2 zdania, że jest nie w porządku, ale ona. Ja mówię, nie mów o niej, mówię, chcę gadać o tobie. No i po 40 minutach żeśmy wylądowali i on się połapał, że faktycznie on się musi też zmienić. I mamy tą poradnię i przychodzą czasami takie osoby, zgubiłem wątek, gdzieś mi uleciał, ale zaraz mi Pan Bóg go przypomni. I tak, przyjdź Duchu Święty i pomóż. I mamy tą miłość, która jest ofiarna i która powinna być prawdziwa. Więc jeżeli ta osoba będzie prawdziwa, jeżeli wy będziecie prawdziwi, macie wielką szansę na to, żeby ją przeżyć. I wiem, co już chciałem powiedzieć. I chciałem powiedzieć to, że jak przychodzą te osoby do nas, do poradni, to często jest tak, że to są osoby, które żyły w kościele i z tego kościoła odeszły. I mają tragedię w małżeństwach, w domach. Naprawdę ją mają. I ja często przywołuję taką historię, bo nie wiem, czy wy jesteście w stanie sobie wyobrazić, czy w ogóle teraz na ulicach widujecie starsze małżeństwo, takie 70+, gdzie babcia się trzęsie, dziadek się trzęsie i mówi do niego, Gienek, pamiętasz 52? Mówi, Hanka, wtedy to wyglądałaś. Rozumiecie, o co chodzi? Piękne małżeństwo. Ale ma Boga w sobie. I zauważcie, że tak jest. Czemu to mówimy? Mówimy, cały czas to chcę mówić w kluczu takim, żebyście dali Bogu szansę na to, żeby mieć wspaniałe domy, żeby mieć wspaniałe rodziny, żeby być wspaniałymi matkami, wspaniałymi rodzicami, wspaniałymi ojcami, mężami. Bóg jest radością, pomimo tego, że żeśmy tutaj zlądowali w taki dość twardy temat, ale też nie chcę, ani nikt z nas nie chce, żebyśmy przechodzili obok tego świata, który narzuca nam taki szybkie rozwiązania, szybkie konsumpcyjne, które są złe, które mnie doprowadziły do wielu ran. Ja wiele kobiet w swoim życiu zraniłem i sam zostałem poraniony. I dopiero Bóg mi to jakoś ułożył. Jezus oddał za nas życie. Zmartwychwstał, mamy 2021 rok, liczymy go od urodzin. Możemy go doświadczyć, jest na wyciągnięcie ręki. I chcielibyśmy się z wami pomodlić o doświadczenie tej Bożej miłości, jeżeli chcecie. Jeśli nie, to oczywiście też was zachęcam do modlitwy, ale te pytanie, czy chcecie, chciałbym, żeby poniosło za sobą pewne konsekwencje, czyli jeśli chcesz doświadczyć Boga, poproś Go w sposób wyjątkowy podczas tej modlitwy, żeby przyszedł do twojego życia.
żebyś mógł go doświadczyć, żeby mógł ułożyć twoje przyszłe małżeństwo, żeby to małżeństwo było twarde, żeby było mocne, żeby było na skalę. Nie znam waszych rodziców, nie wiem, czy macie, czy żyją razem, czy nie żyją. Statystyki są takie, że pewnie część tak, pewnie część nie. Nawet jeżeli mielibyśmy wszyscy wspaniałych rodziców, zawsze Bóg może zrobić lepszych. Z nas, lepszych z nas rodziców. Zawsze może dać lepiej, zawsze możemy być lepszymi rodzicami. I zawsze dzieci mogą odpowiedzieć nam tą miłością jeszcze bardziej niż my odpowiadamy swoim rodzicom. Prawdziwa miłość jest ofiarna. Bóg was kocha, Bóg naprawdę żyje, wierzę w to. Doświadczyłem tego, część osób z nas doświadczyło. I zachęcam was, jeżeli chcecie, to żeby poważnie zaprosić go do swojego serca, żeby poważnie do tego podejść, żeby on mógł przyjść i to wszystko poukładać. Mało tego, jeżeli chcecie i będziecie potrzebować, to on z wami poukłada waszych bliskich. Naprawdę tak będzie. Naprawdę tak będzie. Bóg nas kocha, mnie bardzo i dlatego tu jestem, dlatego jest tutaj każdy z nas i chcemy was zaprosić do tego. Będziemy prowadzić modlitwę. Krótką, 10-15-minutową, będzie Pan Jezus. Spróbujcie z Nim o tym pogadać. Miłość nie jest uczuciem. Na ołtarzu nie będziecie ślubować uczucia. Będziecie ślubować na dobre i na złe, w doli i niedoli. W największych awanturach, problemach, abyście byli zdrowi. Jedno drugim się nie musiało opiekować. Taka jest miłość. Dobra wiadomość jest taka, że Bóg chodzi po jeziorze i bierze nas za rękę i przez wszystkie fale potrafi nas przenieść. I jest ta modlitwa również po to, dla tych chętnych, którzy chcą, żeby go zaprosili do serca, bo jak przyjdzie sztorm w waszym życiu, jeśli przyjdzie jakieś zachwianie waszego małżeństwa, narzeczeństwa, to żeby właśnie wtedy Bóg tobie pomógł po tym przejść. Bo każdy kryzys ma początek i koniec i Bóg ci to pomoże poukładać. No, także wszystkiego wam życzymy dobrego i zapraszamy, żeby pogadać z Panem. Wylewaj się na nas z przebitego.
mego serca, Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, wylewaj się na nas z przebitego serca, Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, wylewaj się na nas z przebitego serca, Jezusa, Jezusa. Miłości, wylewaj się na nas z przebitego serca, Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, wylewaj się na przebitego serca, Jezusa, Jezusa. Panie, dziękujemy Ci, że możemy się tu spotkać dzisiaj. Dziękuję Ci za każdą osobę, za każde natchnienie, za kapłanów, za te miejsce, za tą Twoją parafię. Dziękuję Ci, że to żywa parafia, że żyje Twoją chwałą, że Ty ją prowadzisz. Dziękuję Ci, że kiedy przy Tobie jesteśmy, czujemy pokój. Że to środowisko, w którym Ty jesteś, zawsze buduje w nas radość. Proszę Cię, wejrzyj teraz na nasze serca i pomóż je otworzyć nam, bo chcemy doświadczyć Twojej obecności, żywego Boga. Wiele osób chce się przekonać, że Ty jesteś. Wiele osób potrzebuje Ciebie, bo potrzebuje Twojej pomocy w domu, w swojej rodzinie, w swoich relacjach. Do kogo wyciągniemy ręce? Brakuje nam doświadczenia, wiedzy. Komu zaufamy? Proszę Cię, Ojcze Święty, w imię Twojego Syna, w imię Twoje, Panie, poślij nam Ducha Świętego teraz. Niech Twoja krew nas oczyszcza. Przyjdź, Panie, przyjdź do naszych serc. Duchu miłości, wylewaj.
przebitego serca. Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, wylewaj się na nas z przebitego serca. Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, wylewaj się na nas z przebitego serca. Jezusa, Jezusa. Panie, Ty jesteś prawdziwą miłością. Ty jesteś w ogóle dawcą miłości. Jakakolwiek miłość pochodzi od Ciebie. Proszę Cię, weź nas teraz za rękę. A Ciebie, bracie i siostro, proszę, żebyś tak oczami wiary wzięła Pana Jezusa i pokazała wszystkie miejsca w swoim życiu, które są dla Ciebie trudne. Weź Jezusa, On jest przyjacielem, weź Go za rękę i powiedz Mu w sercu, pokaż Mu te wszystkie miejsca w Twoim życiu, które są trudne. Być może rodziców, być może coś, czego doświadczasz lub doświadczałeś. Nie bój się, On jest delikatny. On chce to uzdrowić. On chce napełnić Ciebie pokojem. Panie, przepraszamy Cię za nasze grzechy, za to, że jesteśmy winni wielu rzeczy. Ty wszystko widzisz. Prosimy Cię, wylej w te wszystkie miejsca swoją miłość. Pagórki się zachwiać, bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, i pagórki się zachwiać.
ale miłość moja, miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać. I pagórki się zachwiać. Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać. I pagórki się zachwiać. Ale miłość moja, nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać. I pagórki się zachwiać. Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać. I pagórki się zachwiać. Ale miłość moja, nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Ale miłość moja, nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Ale miłość moja, nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Panie, Ty nas kochasz. Pragniemy doświadczyć tej miłości. Proszę Cię, abyś przyszedł do każdego z nas w tej chwili w żywy sposób. A Ciebie, bracie i siostro, zachęcam do tego, jeśli chcesz, żebyś spojrzał na Jezusa lub spojrzała oczywiście. Połóż rękę na sercu. Jeśli chcesz, to powtarzaj ze mną słowa tej modlitwy, która też jest zaproszeniem Boga do Twojego życia. Zachęcam. Panie Jezu, na głos, czy nie ma nikogo? To ja sam w razie czego, więc się nie będę przejmował. Ale naprawdę, Panie, przyjdź do mnie, proszę Cię, bo ja Ciebie też potrzebuję. Panie Jezu, przepraszam Cię za moje grzechy.
Za to, że często jestem nie w porządku. Za to, że często jestem nie w porządku. Pragnę się poprawić. Proszę Cię, przyjdź do mojego życia. Prowadź je. Chroń mnie. Spraw, abym był dobrym człowiekiem. Abym umiał kochać. Abym był kochany. Ogłaszam, że jesteś tym, od którego jest wszystko zależne. Że jesteś Panem tego świata i Panem w moim sercu. Poślij mi teraz Ducha Świętego, abym mógł doświadczyć Twojej obecności. I abym mnie prowadził przez życie. Amen. Przyjdź, Panie, wylewaj się na nas swoją łaską. Niech Twoja krew to wszystko oczyszcza, uzdrawia i uwalnia. A Twój Święty Duch niech ogarnie całe nasze jestestwo. Przyjdź, Panie, do nas. Przyjmuj to, co Bóg chce Ci dać teraz. Otwórz swoje serce, tak jak potrafisz. Przyjdź, Panie. Przyjdź i napełnij mnie. Daj Bogu szansę. Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź i zajmij miejsce swe. Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź i zajmij miejsce swe. Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź i zajmij miejsce swe. Ciebie pragnie dusza. Zajmij miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź i zajmij miejsce swe. Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź i zajmij miejsce swe. Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc.
przy Ci zajmij miejsce swe. Ciebie pragnie dusza moja, suchej ziemi pragnę Cię. Teraz zrobimy coś, co rzadko, nie wiem czy wszyscy, ale chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Wstając, proszę wstańcie. Naprawdę Bóg dał nam zbawienie. Podnieście tą dłoń. Śmiało. No śmiało, podnieście, widzę tam. O, pięknie. Popatrzcie na Pana Jezusa i zaśpiewajmy Mu tą pieśń, właśnie modląc się. Chwała Barankowi. Można się huśtać, można klaskać w dłonie. Naprawdę, Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Bóg jest Bogiem radości, a nie smutku. Bóg jest dynamiczny, a nie śpiący. Naprawdę tak jest. Kochamy Cię, Panie. Przyjdź do naszych serc, błogosławimy Cię, Tobie chwała i cześć, bo oddałeś za nas swoje życie, bo Ty nas zbawiłeś. Pomożemy tu być i możemy się modlić i ogłaszać chwałę w Twoje imię. Tobie chwała i cześć, Panie. Amen. Amen. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Śmiało. Alleluja, alleluja, alleluja. Chwała i cześć, alleluja, alleluja, alleluja. Chwała i cześć, jeszcze raz. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Alleluja, alleluja, alleluja. Chwała i cześć, alleluja,
Alleluja, alleluja. Chwała i cześć Tobie, chór aniołów śpiewa nową pieśń. Chwała Barankowi. Tobie, chór aniołów śpiewa nową pieśń. Chwała Barankowi. Alleluja, alleluja, alleluja. Chwała i cześć, alleluja, alleluja, alleluja. Chwała i cześć.